Własna firma to coś, co popsuło niejedną rodzinę, sprawiło, że rozpadły się małżeństwa, dzieci mają więcej niż dwoje rodziców. Dzisiaj porozmawiamy o tym z Agnieszką Pieniążek, jak sprawić, aby takie rzeczy nie miały miejsca, czyli aby życie przedsiębiorcy, rodzinne życie przedsiębiorcy było fajne. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Tomek Ciosek, a moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Pieniążek z Domowych Zawirowań. Agnieszka jest ekspertką do spraw relacji. Agnieszka dostrzegła, że przedsiębiorcy, których wspiera na co dzień, są rozdarci między życiem rodzinnym a swoim życiem firmowym i tym, jak rozwijają swoje przedsiębiorstwa. Agnieszka swoimi działaniami doprowadza do harmonii pomiędzy tymi dwoma obszarami. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób tego dokonać. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj, jak już zapowiedziałem, pojawi się Agnieszka Pieniążek. W zasadzie ona już się pojawiła. Czekam w okienku obok mnie. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat do poruszenia, a mianowicie to, że życie przedsiębiorcy ma być fajne. I naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest wcale łatwe trzymać się tego tematu. Agnieszko, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Widzę, że masz w ogóle na sobie koszulkę przedsiębiorcy. Powiedz mi, jaka jest historia za tą... Przedsiębiorca z urodzenia mam tutaj wpisane. To jest koszulka, to jest bluza, którą dostałam jako gift, że tak powiem, podczas wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na konferencję. Od Russella? Tak jest, od jednego z moich mentorów. Znaczy oczywiście niestety nie wręczył mi jej własnoręcznie, ale tak, bardzo ją lubię właśnie na tego typu okazje, jak dzisiaj uwielbiam ją zakładać, bo ona od razu wprowadza mnie w określoną tożsamość, o czym dzisiaj... O czym będziemy mówić później, tak proszę nie spalić za szybko. Słuchaj Agnieszka, poruszyliśmy dzisiaj ten temat, że życie przedsiębiorcy ma być fajne. To jakby z założenia tak nie jest. Życie przedsiębiorcy może być niefajne, czy nie wiem, często ci się to zdarza w swojej praktyce, że spotykasz tych przedsiębiorców, z którymi rozmawiasz o połączeniu tego życia rodzinnego z życiem prywatnym i ono jest takie jakieś nie bardzo, że aż musieliśmy dzisiaj specjalnie w tym celu zrobić oddzielny odcinek. Jak to jest? Powiem tak, jest różnie. Są osoby, które stwierdzają, że jest całkiem nieźle, że jest okej, że to jakby wystarczająco dobrze jest i jakby w związku z tym nie szukają sposobu na to, jak jeszcze bardziej poprawić to swoje funkcjonowanie, ale oczywiście jest też mnóstwo osób, które mówią, że sobie nie radzę z tymi dwoma światami, także nie wiem właśnie, jak to połączyć, że mam poczucie życia w takim ciągłym kołowrotku, chaosie, że te światy się non-stop przenikają, że emocje z domu przenoszą się do pracy, z pracy do domu i nie wiem, jak to wszystko robić. Natomiast ja bym powiedziała, że tak czy siak, nawet jeżeli się dzielimy na te dwie grupy, że jedni mówią, że jest kiepsko i muszę coś z tym zrobić i są tacy, którzy mówią, jest okej, nie trzeba, to ja uważam, że obie te grupy i tak potrzebują coś z tym zrobić. Dlatego, że to jest za mało, jeżeli moje życie jako przedsiębiorcy jest okej. Jest jako tako, tak? Że to jest za mało, dlatego że jeżeli ja naprawdę chcę być takim przedsiębiorcą, jakim większość z nas chce być i marzy o tym, czyli właśnie takim, który odnosi sukcesy, jakkolwiek sobie definiujemy, bo każdy z nas ma swoją definicję, ale właśnie odnosimy sukcesy, docieramy do jak największej ilości ludzi, jesteśmy też takimi osobami, które tworzą takie relacje z klientami, że klienci naprawdę na lata z nami zostają, że chcą za nami podążać, że te produkty czy usługi zmieniają życie tych ludzi i tak dalej, to my nie jesteśmy w stanie, przynajmniej w większości wypadków, tak rozumianego sukcesu odnieść, jeżeli moje życie rodzinno-prywatne jest jako takie. Dlatego, że te dwa światy tak mocno na siebie wpływają, że wszystko, co się dzieje chociażby w moim życiu rodzinnym, to ja nawet jeżeli sobie nie zdaję z tego sprawy, to ja to przenoszę do mojej pracy, do mojej firmy i to wpływa na moje skupienie, na moje zaangażowanie, na to, jak ja podchodzę w ogóle do tematów, czy ja jestem w stanie podejmować dobre decyzje, właśnie takie długofalowe, czy raczej kieruję się jakimiś takimi szybkimi emocjami, jakimś strachem, złością i różnymi innymi rzeczami, co zawsze wpływa negatywnie na decyzje, czyli życie jako takie to jest po prostu za mało. Pełna zgoda. Musi być coś więcej. To jest, tak sobie pomyślałem teraz, że kiedyś, gdy jeszcze nie było tego elektronicznego systemu rozliczania pracy, gdy człowiek przychodził do zakładu pracy, wbijał kartę, a gdy z niej wychodził, to znowu ją wbijał na wyjściu. No ja tak sobie myślę, że to jest dość ciekawa sytuacja, żebyśmy mieli takie karty emocjonalne, prawda? Czyli zostawiamy to wszystko w pracy, jedziemy do domu, wymieniamy tylko kartę firmową na kartę rodzinną i w tym momencie cały nasz bagaż doświadczeń, emocji, stresu i tak dalej zostaje. Natomiast to jest, jak się domyślam, No po prostu nierealne. A powiedz mi, co takiego w sobie ma ten mityczny przedsiębiorca, że w ogóle on inaczej do tego podchodzi niż Kowalski, który wyrabia swoją normę na etacie? Dlaczego w ogóle jakby zastanawiamy się nad tym, że to może być czymś innym niż życie nieprzedsiębiorcy? Jasne. Ja tego doświadczyłam sama, prowadząc firmę. W pewnym momencie, czy patrząc na swoje funkcjonowanie, czy na mojego męża, który też ma swoją firmę, czy na różnych osób, które znamy, mają swoje firmy, to zauważyliśmy, że to jednak jest inny styl myślenia w ogóle, funkcjonowania w codzienności. I nie chodzi mi tylko o organizację, że nie wiem, że jesteśmy bardziej elastyczni, mamy czas pracy i tak dalej, tylko po prostu w ogóle o podchodzenia do różnych spraw. Że to, co na przykład dla mnie w ogóle nie jest określone jako, że to jest ryzykowne jakieś decyzje, bo dla mnie to jest normalny sposób funkcjonowania, to dla wielu osób, które po prostu pracują na etacie, jakby, ale ja bym tak nie mogła żyć, że po prostu nie wiem, ile mi wpłynie na konto w danym miesiącu na przykład, tak? Tak. Czyli prowadzenie swojej firmy, bycie przedsiębiorcą, to jest rzeczywiście określony styl życia, który nie jest wyłącznie pracą, ale to ja charakteryzuję się pewnymi cechami i dlatego firmę swoją chcę założyć. Ja na przykład w ogóle nie wyobrażam sobie tego, że miałabym pracować pod kimś i ktoś by miał mi wyznaczać zadania wszystkie i w ogóle, wiecie, wizję, co ja mam robić. Ja chcę to robić i ewentualnie komuś wyznaczać, że tak powiem, tą wizję, nie? I to wszystko, o czym teraz mówię, fajnie opisał jeden z moich znowu mentorów takich biznesowych, Alex Scharfen, i on to ujął w teorię przedsiębiorczego typu osobowości. Na podstawie wielu lat, kilkudziesięciu lat pracy z przedsiębiorcami na różnych etapach rozwoju firmy, począwszy od takich początkujących, aż przez osoby zarabiające miliony, nawet biliony, zauważył powtarzające się cechy właśnie tak jakby osobowości takich osób. I jedną z głównych rzeczy, która wyróżnia właśnie ten przedsiębiorczy typ osobowości, to jest to, że to są osoby, które są nastawione na doświadczenie czegoś, co on po angielsku nazwał momentum, a na język polski można to przetłumaczyć jako rozpęd, czyli takie bycie w ruchu. O co tutaj chodzi? Bardzo często właśnie my jako przedsiębiorcy mamy w sobie takie pragnienie poruszania się do przodu, zmieniania świata, jakby w rozwoju siebie, ludzi wokół nas, firmy, nowych projektów, właśnie stawiania sobie nowych celów, tego, że ja cały czas czuję, że podążam do przodu. I kiedy z kolei przychodzi taki moment, że coś nas zatrzymuje w miejscu z jakiegokolwiek powodu, to czujemy ogromną frustrację, że jesteśmy tacy, że matko, a najgorzej, kiedy nie wiemy, co mnie zatrzymało i nie wiemy nawet, jak sobie z tym poradzić. To już w ogóle jakby jest najgorszy moment. A to jest ciekawe. Jeśli ja jestem w stanie sobie wyobrazić, co mnie zatrzymało, na przykład lockdown, prawda, zamknięcie mojego biznesu, jakieś przepisy, pani z urzędu i tak dalej, no to jak rozumiem, jestem w stanie być zdenerwowany, natomiast skierować gdzieś tam swoje działanie. Co jest takiego, czego my nie możemy nazwać, co nas zatrzymuje? Masz jakiś przykład? Co jest takiego, wiesz co, myślę, że bardzo często tak naprawdę to, że my nie umiemy czegoś nazwać, to jest kwestia na przykład jeszcze naszego braku doświadczenia w danym obszarze. Chociażby, jak ja jestem początkująca w prowadzeniu firmy i na przykład chcę dotrzeć do nowych klientów, a nie wiem, jak to zrobić tak naprawdę, bo nie znam procesów, nie znam systemów, nie znam różnych możliwych metod i kiedy próbuję to, co do tej pory wiedziałam, a to na przykład nie przynosi takich rezultatów, jakie bym chciała, no to oznacza ten moment, kiedy ja nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Nie wiem jakby, jakie działania mam podjąć i bardzo często w takiej sytuacji po prostu potrzebujemy jakiegoś światła z zewnątrz, nie? Czyli ktoś musi przyjść, kogoś musimy się poradzić, jakieś konsultacje skorzystać, czy po prostu rozmowy i wtedy przychodzi oświecenie, więc to miałam na myśli, że są momenty, że po prostu nie wiemy w danej chwili. To wszystko, jak rozumiem, jest też kwestia pewnego poziomu ogólności, tak? Bo my nie wiemy, jakie kroki powinny być zrobione w następnej kolejności, natomiast wiemy, że nie umiemy na przykład sprzedawać, prawda? Więc to tak. Jest, i wiemy, że ten brak umiejętności sprzedaży zatrzymuje nas na tym miejscu i te nasze momentum nie jest z tego powodu zadowolone. Tak, znaczy wiesz co, myślę, że niestety, ale my oboje jakby tutaj zakładamy, że przedsiębiorcy generalnie są takimi bardzo świadomymi osobami siebie, świadomymi prowadzenia firmy i tak dalej, a myślę, że sam wiesz, że nie zawsze tak jest, że jest bardzo wiele osób, które zakładają firmę zupełnie inaczej sobie wyobrażając to, co będzie się wewnątrz tej firmy działo, niż później się dzieje i no, jakby ja sama jak patrzę na swoje początki, to ja tak naprawdę nie wiedziałam, z czym to się będzie wiązało i tylko, że moim pierwszym talentem według Galupa jest uczenie się, więc jakby natychmiastowe, wiesz, poszukiwanie, co tu się dzieje, o co chodzi, czego ja muszę się nauczyć na przykład. Ale wiele osób nie podchodzi do tego w taki sposób, nie? I jest trudność z tym, że ja nawet coś jest nie tak, ale ja nawet mam problem z tym, żeby określić w ogóle, co jest nie tak. Jasne. Ja widzę, że ja nie mam tego rozpędu, właśnie stoję w miejscu, chociażby właśnie ze swoją firmą, ale ja nawet nie do końca wiem, co w ogóle z tym zrobić, nie? Więc to są te momenty, które są mega trudne dla przeciętnego, właśnie tego przedsiębiorczego typu osobowości, czyli ten moment zatrzymania się w tym rozpędzie. I teraz środowisko firmowe, środowisko pracy w naturalny sposób jest miejscem, gdzie jest nam znacznie łatwiej generować ten rozpęd niż w domu i w naszym życiu prywatnym. Dlaczego tak jest? No między innymi dlatego, że kiedy właśnie prowadzimy firmę, no to siłą rzeczy czujemy, że stawiamy sobie pewne nowe cele, tak? Że chcę dotrzeć do tych takich osób, albo że właśnie chcę nowy produkt robię, więc jakby to są cele, które tam można sobie później rozbijać na mniejsze zadania i jest poczucie właśnie tego, że ja się rozwijam, że ja idę do przodu, że ja popycham jakieś sprawy do przodu, czyli jeszcze nowi ludzie często się pojawiają, gdzieś w tym wszystkim wnoszą swoją energię i to się jakoś toczy i ja idę cały czas do przodu. Natomiast tak naprawdę znacznie trudniej jest doświadczyć tego rozpędu w życiu rodzinnym, szczególnie kiedy pojawiają się dzieci, które dla wielu osób, często tego tak nie nazywamy, ale tak to doświadczamy, że stają się w pewnym sensie takim hamulcem, że my czujemy, i często nie umiemy tego nazwać, ale czujemy, że właśnie coś mnie zatrzymało w tej drodze, ja tu miałam takie wielkie plany i takie wizje, co ja będę robić, jak świat zmieniać, a nagle po prostu muszę się zamknąć w tym, że gotowanie, sprzątanie, jeżeli mam więcej niż jedno dziecko, to dzieci się kłócą często i wysłuchuję tych wszystkich płaczu i właśnie, nie wiem, muszę składać brudne ubrania, czy tam czyste ubrania i jakby jest mnóstwo takich drobnych zadań, które nie dają nam tego poczucia się takiego rozpędu, wprost przeciwnie. Często my to doświadczamy jako takie nużąca, codzienna rutyna, że w kółko muszę ten obiad każdego dnia gotować, a jakby nie widać takiego właśnie tego, że to się jakoś rozwija, że coś idzie do przodu, że coś się zmienia w tym wszystkim, że rzeczywiście osiągamy jakieś nowe cele. Więc tutaj jakby kończąc ten wątek, problem polega na tym, że my mamy życie rodzinne, a często nie umiemy w tym życiu rodzinnym generować tego doświadczenia, którego tak bardzo pragniemy. I przez to wiele osób, szczególnie wielu przedsiębiorców, coraz więcej i więcej czasu, uwagi i energii kieruje na swoją firmę, a coraz mniej i mniej daje jej na swoje życie rodzinne, właśnie dlatego, że tam doświadczamy tego, co tak bardzo chcemy mieć. A powiedz mi, czy to ma coś wspólnego z tym, że rzeczywiście jeśli doświadczamy tego rozwoju w firmie, czyli tego momentu, a w domu nie, to nie powinno, czysto teoretycznie, jeśli taki gen przedsiębiorcy jest rozwiązywania problemów, nie powinno, powiedzieć, o kurde, ja nie mogę sobie z tym poradzić, co, ja nie mogę? I jedziemy jakoś sobie radzić z tymi wyzwaniami w domu, które powodują, że nasze momentum jest niezadowolone i rzeczywiście niewiele się dzieje. Zamiast tego uciekamy w to, gdzie jest łatwiej. Powinno, i powiem Ci, że dla mnie to jest w pewnym sensie jeszcze ciągle taka trochę nierozwiązana zagadka, dlaczego często tak nie jest, że dla wielu przedsiębiorców znacznie bardziej oczywiste jest branie takiej pełnej odpowiedzialności za swoje doświadczenia w pracy i kiedy na przykład właśnie staję wobec tego, że nie wiem jak sprzedawać i muszę się tego nauczyć, to po prostu się tego uczę, nie wiem, książki, kursy i tak dalej, a kiedy staję wobec trudności w domu i zaczynam widzieć, że coraz więcej się, nie wiem, kłócimy na przykład z żoną, mężem, coraz mniej czasu razem spędzamy, że to, co kiedyś było, to już nie jest takie teraz, to bardzo często nie ma tego takiego pragnienia czy tego poczucia, że ja naprawdę mogę coś z tym zrobić. Jednym z powodów, który mi teraz przychodzi do głowy, może być to, że nam często się wydaje, że my wiemy przecież, jak relacje tworzyć, bo my się właśnie urodziliśmy w rodzinie, rodziny nas otaczają, że relacje są czymś tak naturalnym w naszym życiu, że nam się wydaje, no przecież to wszyscy wiedzą, jak to robić, a jeżeli nie wychodzi, to dzisiaj, w dzisiejszym świecie jest coraz bardziej popularne, jeżeli nie wychodzi, to znaczy, że to po prostu nie jest ta osoba. Tak, idź sobie. I z drugiej strony jeszcze jest chyba jeszcze jeden element. Jeśli wychodzi nam w firmie, to mamy jakieś sukcesy, nawet można nazwać je spektakularne. A jeśli wychodzi nam w rodzinie, no to... Kto to doceni, nie? Kto to doceni, dokładnie, nie? No, super, mam żonę, z którą mogę porozmawiać. Bardzo ważny element. Tak, bardzo ważny. Tak, ja to widzę sama, wiesz, jakby ilość wiadomości mailowych, komentarzy na Facebooku, które dostaję z pozytywną informacją zwrotną, jeśli chodzi o moją pracę, nigdy nie, jakby moje życie rodzinne nigdy nie osiągnie takiego poziomu. Nawet z samego faktu tego, że nas jest w domu tylko 5, tak, mam męża i mam 3 dzieci, więc nas jest 5 i jakby oni non stop musieliby mi mówić pozytywne rzeczy, żeby dorównać ilości tego pozytywnego feedbacku, który mamy w pracy, a to jest jakby, wiesz, no nierealne po prostu, nie? Tak, teraz pierwszy wniosek dopisać sobie do Nozbi, żeby codziennie powiedzieć coś miłego, tak? Docenić. Najlepiej wiele razy. Tak, nie, ale myślę, tak trochę się śmiejemy, ale to jest takie, że my jako ludzie mamy taką naturę, że w naturalny sposób kierujemy się w stronę tego, co jest dla nas bardziej przyjemne. Działa w nas ten mechanizm bólu i przyjemności, że my chcemy unikać bólu, a dążyć w stronę przyjemności i to jakby to nie oznacza, że jesteśmy moralnie złymi ludźmi czy coś takiego, tylko po prostu tacy jesteśmy. I jeżeli my tego nie zrozumiemy i nie nauczymy się, jak właśnie w domu generować jak najwięcej tych chwil, w których że wykorzystać ten mechanizm na naszą korzyść, tak? Żeby jak najwięcej momentów, kiedy właśnie będzie ten życie rodzinne, będzie też przyjemne, że ja będę chciała tam spędzać czas, że ja w naturalny sposób będę jakby w tą stronę podążać, to wszystko będzie znacznie łatwiejsze. To na pewno. Przypomniały mi się jeszcze słowa Tomka Zielińskiego, który mówi, że my mamy taki worek słów niewykorzystanych, czy jakoś tak to on to ładnie nazywał, w każdym razie słów pozytywnych. My bardzo chętnie ganimy, czy właśnie członków rodziny, nie wiem, dzieci, współmałżonka, że coś jest nie tak. No bo jak jest tak, to znaczy, że tak ma być. No to jest pewien stan, który oczekujemy i jeśli tak się dzieje, no to po co człowieka chwalić? Natomiast okazuje się, że fajnie byłoby podmienić trochę te słowa, chciałem powiedzieć negatywne, ale nie wiem, czy są słowa negatywne, bardziej takie wykazujące jakieś niedociągnięcia, a jednak przerzucić się bardziej na te słowa chwalące, bo to chyba rzeczywiście ma znaczenie, ale to jest dokładnie to samo, co się dzieje w pracy. Jeśli do swojego pracownika masz podobne podejście, to znaczy on tylko dostaje klasyczny OPR za to, czego nie dowiezie, ani słowa pochwały za to, co robi dobrze, mimo że przecież na to się z nim umawialiśmy, więc zasadniczo nie ma się specjalnie z czego cieszyć, no bo to miał robić. No to jeśli faktycznie tego nie chwalimy, nie doceniamy, to taki pracownik prędzej czy później poszuka sobie innego miejsca pracy. Tak, wiesz co, tutaj fajnie to pokazuje kolejna teoria, którą ja się posługuję w mojej pracy, to jest teoria 6 potrzeb ludzkich, która mówi, w skrócie, bo to jest długa teoria, ale w skrócie mówi o tym, że każdy z nas ma 6 takich potrzeb, każdy człowiek to ma, bez względu na płeć, kulturę i tak dalej. I jedną z tych potrzeb jest potrzeba znaczenia, czyli potrzeba bycia właśnie zauważonym, docenionym, ważnym. I teraz każdy z nas ma inne sposoby na zaspokojenie tej potrzeby, ale większość z nas pragnie również słownie dostawać zaspokojenie tej potrzeby. I jeżeli my nie będziemy w pierwszej kolejności, tak jak ty mówisz, jako właściciele firm, zaspokajać tej potrzeby u naszych pracowników, no to oni będą coraz mniej i mniej zaangażowani, aż może dojść do tego, że sobie po prostu znajdą inne miejsce. I dokładnie tak samo jest w naszych domach. No, czyli jeżeli my zamiast zauważać, doceniać, cieszyć się tą osobą, pokazać jej, że naprawdę jest ważna, to non-stop kierujemy takie właśnie jakieś negatywne komunikaty, gdzie a to źle zrobiłeś, a tamto inaczej, a czemu o tej godzinie, a czemu jeszcze tego nie zrobiłeś i tak dalej. No to wszystko jest z troski przecież. No oczywiście, no my sobie zawsze tak mówimy. Znaczy większość działań, które my podejmujemy, to są działania, które podejmujemy z dobrej woli. Oczywiście. Tylko po prostu są, właśnie tu pokazuję, nie mamy umiejętności. No to jest dokładnie to, o czym mówiłam, że wydaje się nam, że wiemy, jak budować relacje, a tak naprawdę większość z nas nie ma tych umiejętności, które są potrzebne. Dobrze, powiedziałaś ciekawą rzecz. Potrzeba docenienia. Rozmawialiśmy trochę o tych zaburzeniach, nazwijmy to, ról społecznych. I myślę, że to jest dobry moment, żeby do tego przejść. Ponieważ powszechnie teraz słychać, że jest kryzys męskości, kryzys ojcostwa. I z tego, co ja wiem, ty nie do końca się z tym zgadzasz. Nie do końca się zgadzam w takim sensie, że ja czuję, że za mocno jest jakby akcentowane to, że jest kryzys męskości, a równolegle za mało mówi się, że jednocześnie, jeżeli w ogóle chcemy mówić o tym w kategoriach kryzysu, to musielibyśmy powiedzieć też, że jest też kryzys kobiecości. Po prostu, że jedna rzecz nie istnieje bez drugiej i my jako osoby, szczególnie w rodzinie, właśnie w małżeństwie, my na siebie nawzajem non-stop wpływamy. I jeżeli... To jest często takie właśnie negatywne sprzężenie zwrotne wypływa. Jeżeli ja jako żona, jako kobieta przeżywam trudności jakiekolwiek związane z tym, jak funkcjonuję i wnoszę jakieś negatywne rzeczy do mojego małżeństwa, to czy ja tego chcę, czy nie, to wpływa na to, jak mój mąż funkcjonuje. Oczywiście, że jeżeli on jest na bardzo wysoko rozwiniętym, takim pod względem takim rozwoju osobistego, on ma mnóstwo rzeczy już przepracowanych, przerobionych, to nie będzie na nim się tak mocno odbijać. Tylko, że większość z nas tak nie funkcjonuje, tak? Nie oszukujmy się. Więc jeżeli mój mąż ma swoje trudności, to wpływa na mnie, chyba że ja mam przepracowane różne rzeczy. I teraz... Obie płcie przeżywają trudności w dzisiejszym świecie, co między innymi jest związane z tymi bardzo szybko postępującymi takimi zmianami społecznymi, z tym, jakie role są nam jakby wyznaczane. To, że kobiety tak tłumnie na rynek pracy idą, czy właśnie coraz częściej mają już swoje firmy, to ogromnie ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy w rodzinach i na przykładzie, może spróbujmy właśnie, żeby to było dobrze widać, dlaczego nie lubię, jak się mówi tylko o kryzysie męskości. Kobiety dzisiaj idą do pracy, czy właśnie mają swoje firmy, czy idą po prostu gdzieś tam na etat i bardzo często jeszcze nie wiedzą, jak wykonywać swoją pracę, cały czas pozostając jakby w swojej, ja to nazywam taką kobiecą energią, czyli jakby w takim swoim kobiecym stylu funkcjonowania. Bo jednak jakby na to nie patrzeć, przez długi czas środowisko pracy było stricte męskie, więc dzisiaj my wchodzimy do tego środowiska i chcąc czy nie chcąc, wiele z nas próbuje jakby się dopasować do tego stylu, który tam funkcjonuje. I wchodzimy, jakby wyciągamy z siebie właśnie taką tożsamość bardziej podobną do męskiego funkcjonowania. I teraz, kiedy ja na przykład jako, powiedzmy, mam swoją firmę właśnie i funkcjonuję w taki sposób przez ileś godzin, bo jestem szefową, więc i wracam później do domu. I to nie jest takie proste, żeby to wyłączyć. Ja wracam i zaczynam w taki sam sposób funkcjonować w moim domu rodzinnym. I nagle mój mąż patrzy i on widzi, ja już nie mam żony, ja już nie mam jakby tej kobiety, którą poślubiłem tak od samego początku, była to moją, z którą ja chcę spędzać życie, tylko ja nagle przychodzi tutaj do mnie szefowa i ona zaczyna mnie traktować w ten sposób i ona zaczyna się odzywać do mnie w taki sposób, tonem głosu innym. Jakby to są takie, wiecie, mikro rzeczy, których my często nie wyłapujemy, a które wpływają na to, jak my funkcjonujemy. I to na początku się zaczyna od drobnych rzeczy właśnie, ale moje funkcjonowanie wpływa od razu na jego reakcję, tak? On zaczyna inaczej mi odpowiadać niż kiedyś. Na przykład zaczyna stopniowo wycofywać się z różnych rzeczy, które wcześniej robił dla naszego domu, ale teraz, ponieważ zaczyna czuć, że ja próbuję to kontrolować i mu mówić, jak to trzeba zrobić, to on w końcu stwierdzi, dobra, no to ty rób to sama. Ja nieraz słyszałam o takich przypadkach, nie? Że w końcu mężczyzna mówi, a jak tak dobrze wiesz, jak to zrobić, to sobie sama to zrób. Nie? I to jakby z kolei ona czuje, aha, czyli ja nie mogę na niego liczyć, więc teraz ja muszę przejąć i ona jeszcze bardziej wchodzi w taką rolę. I wiecie, to jest, po prostu nie da się oddzielić tych dwóch rzeczy od siebie. Nie da się oddzielić, więc dlatego mówię, że zamiast mówić tylko o kryzysie męskości, ja po prostu lubię mówić, że jeżeli w ogóle mówimy o kryzysie, to po prostu obie osoby przeżywają i teraz każdy z nas, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, musi się odnaleźć w tym nowym świecie, jaki mamy. Czyli co, można powiedzieć, że częściowo zamieniły się te role nawet? No bo przecież jak słyszymy, wiesz, w mediach, no to kobiety były przez lata uciskiwane, a facet wracał do domu i właśnie żądał. On był zmęczony, on siadał na fotelu, kapcie, gazeta, telewizor, podaj, przynieś, pozamiataj, prawda? To tak mniej więcej w uproszczeniu miał wyglądać ten model kiedyś. A teraz czy to się po prostu odwróciło, czy teraz jest jeszcze inaczej? Bo ja odnoszę wrażenie, że coraz więcej, jak nie wiem, jakie są statystyki, natomiast mnóstwo jest takich rodzin, gdzie rzeczywiście obie osoby pracują. Dzieci na czas dnia pracy wysyłane są gdzieś tam do placówek wychowawczych lub zajmują się nimi opiekunki, a z kolei rodzice idą do pracy. Teraz jest ten lockdown, więc to w ogóle wszystko jest do góry nogami. Natomiast no właśnie, czyli po południu obie osoby, i mąż, i żona, wracali zmęczeni po pracy. No i teraz oboje próbują być dyrektywni, nakazywać tej drugiej osobie jakieś różne dziwne rzeczy. Nie przełączają No właśnie, nie przełączają się w tych tożsamościach? Jak to jest, powiedz? Wiesz co, myślę, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo to są zmiany, które cały czas jeszcze następują i też w różnych domach ludzie sobie radzą z tymi tematami. Ja nie chcę, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy teraz to podkreślili, ja nie chcę, żeby wybrzmiało, że ja w ogóle promuję to, że jak było kiedyś, że kobieta ma być w domu. I no nie, ja sama prowadzę swoją firmę, uwielbiam to, co robię i nie wyobrażam sobie, żeby tego nie robić. Natomiast to jest bardziej kwestia właśnie jakby odnalezienia tego, jak daną rolę społeczną wypełniać, nadal pozostając blisko swojej natury, nadal pozostając sobą, a nie wchodząc w jakieś role, które nie są moje, tak? I to nie jest łatwe, żeby sobie z tym poradzić. Ja optuję za tym i tego też uczę, że każda rodzina musi znaleźć swój własny model funkcjonowania, dlatego że ja często jestem pytana o to, Aga, a jak ty sobie radzisz z tym, że właśnie masz trójkę małych dzieci i wiesz, i tutaj takie fajne rzeczy robisz w firmie, jak ty na to wszystko czas znajdujesz i tak dalej. I ja mówię, wiesz co, jakby ja mogę ci opowiedzieć o tym, jak ja to robię, tylko że jestem nieomal pewna, że 90% tych rzeczy, które ja robię, ty nie będziesz w stanie wprowadzić w swoim domu, bo masz zupełnie inną sytuację. Mój mąż jest wodzirejem, pracuje akurat teraz, to ma przerwę przymusową, ale pracuje generalnie głównie w weekendy, na tygodniu ma dużo mniej pracy, więc my po prostu na przykład przy dzieciach się wymieniamy i ja nie muszę na ten moment ani szukać opiekunki, ani jakichś tam robić ruchów. U nas nie ma takiej sytuacji, jak opowiadasz, że oboje pracujemy po 8 godzin i tylko wieczorem wracamy, jesteśmy zmęczeni. Sami sobie ustalamy, pracujemy mniejszą ilość godzin, więc jakby moja sytuacja jest bardzo specyficzna. I teraz każda rodzina musi sprawdzić, jaką ty masz sytuację, jaką wy macie sytuację i do tej sytuacji znaleźć swoje rozwiązania po prostu, do tego dopasować to, kto czym się zajmuje, jakie obowiązki wypełnia, bo ja osobiście optuję za tym to, jakie ja patrzę na kobiecość i męskość, to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z konkretnymi działaniami, które my wykonujemy, tylko to jest raczej to, jak my te działania wykonujemy. Czyli według mnie nie ma czegoś takiego jak typowo kobiece prace, w znaczeniu takim, jak kiedyś się rozumiało właśnie, że nie wiem, że gotowanie, sprzątanie, coś tam, to są typowo kobiece prace, a to nie są męskie prace. To jest kwestia tego, jak my to wykonujemy tak naprawdę. Kobieta może, nie wiem, zmieniać koło samochodu i ważne jest to, żeby ona to robiła jakby pozostając sobą i to też jest okej, tak? Więc... Wiesz co, ja niestety chyba nie rozumiem, jak można robić różne czynności, pozostając sobą lub kimś innym. No nie wiem, jak jest do zmiany koło, do zmycia są gary, do wyczyszczenia, wiesz, łazienka, no to co to ma wspólnego z moją tożsamością? Czy ja jestem facet, kobieta, nie wiem, zadowolony, niezadowolony, to po prostu jest pewne zadanie do odfajkowania, prawda? Wiesz co, bo tutaj na pewno nie będziemy w stanie w pełni wejść w ten temat, bo to jest taki bardzo głęboki temat. Natomiast ja w swojej pracy posługuję się właśnie takim podejściem do kobiecości i męskości, że to, tak jak mówię, ja używam słowa, że to jest pewna energia, którego z nas wychodzi, czyli pewne takie nastawienie do funkcjonowania. I teraz w tym rozumieniu kobiecość to jest przede wszystkim otwartość na różne rzeczy i to, co po angielsku się nazywa vulnerability, czyli taka wrażliwość i gotowość do niejako wystawienia się na potencjalne zranienie. Tak? To są takie dwie główne cechy, które kobiecość definiują. I jeżeli kobieta z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się, żeby nie być w tych dwóch cechach, to co się wtedy dzieje? Ona wtedy zaczyna funkcjonować jakby z takich właśnie męskiej roli i jak to wtedy wygląda? Ona zaczyna kontrolować, zaczyna narzekać, zaczyna zmuszać jakby innych, żeby robili różne rzeczy tak, jak ona chce, żeby było zrobione, zaczyna karać w różny sposób, chociażby milczeniem, właśnie tym, co często nazywamy fochem, nie lubię tego słowa, ale tak to jest określane, czyli robi różne rzeczy po to, żeby wymusić na ludziach wokół określony sposób zachowania, taki, jaki ona uważa za słuszny. Mówiąc na przykład, rób jak uważasz. Tak, to jest jedno z tych zachowań, które pokazuje, jakby w tym momencie ja mówię coś takiego, jeżeli bym powiedziała coś takiego, to dlatego, że ja próbuję ochronić siebie, że ja nie chcę pokazać, że mi na czymś zależy, że to jest w ogóle nie ważne. Widać za pomocą takiego tekstu, że ci na czymś zależy. Tak, tak, bo ja po prostu wtedy mówię, a rób jak chcesz, nie? I to, czyli... Dlatego mówię, to jest temat skomplikowany i taki dość głęboki, możemy go tylko tutaj liznąć, ale w takim sensie ja mogę pozostawać w swojej, właśnie będąc sobą, pozostawać w swojej kobiecości albo nie, wykonując różne działania, bo na przykład zobacz, ja mogę robić pranie, a jednocześnie cały czas mieć w głowie, czemu ja to muszę robić znowu, po prostu, jak wiesz, non stop w tym domu, tylko ja sprzątam, pracuję, nie wiadomo co, nie? Mhm. Takie zachowanie oznacza, że ja jakby nie jestem blisko siebie. Tylko ja jestem właśnie w jakimś takim ataku cały czas. I my sobie często nie zdajemy sprawy z tego, że to, jakie ja nastawienie wkładam w dane zadanie, nawet jeżeli nie ma obok mnie męża albo dzieci, to wpływa na całość naszego funkcjonowania po prostu. I o to tutaj chodzi, nie? Że ja mogę dokładnie te same zadania wykonywać, ale mogę albo to robić jakby będąc, że tak powiem, blisko siebie, albo nie. Mhm. I teraz, jak rozumiem, jeśli robię to niezgodnie z tą swoją, z tym swoim podejściem, no to jestem wnerwiony w domu, no nie? I idę, schowam się w pracy, co jest niejako moją ucieczką. Natomiast, tak. No właśnie, tu chodzimy jeszcze do jednego elementu, czyli do oddzielenia tej części domowej od części pracowej, prawda? Sporo ludzi mówi, nie, to teraz mnie to nie dotyczy, to są kwestie domowe, ja to zostawiłem za sobą, to na mnie nie wpływa. Owszem, pokłóciłem się rano z żoną i no, teraz powinienem funkcjonować w pracy, teraz jestem w pracy, o tamtym nie myślę. Czy to jest w ogóle realne? Nam się często wydaje, że jest, bo my sobie tak, uważam, dokładnie takie słowa, czy wypowiadamy, czy myślimy sobie i wydaje się nam, że nie, to na mnie nie wpływa. Dlatego, że to nie jest prawda. Dlatego, że ja jestem zawsze ta sama i czy ja jestem w domu, czy jestem w pracy, to ja pozostaję ciągle sobą. To jest dokładnie ta sama osoba. I nawet jeżeli ja to gdzieś zepchnę do tyłu w sobie, to jest i to wpływa na to, jaki ja mam na przykład nastrój, jaką ja mam właśnie skupienie, tak? Znowu właśnie Alex Scharfen posługuje się taką teorią tak jakby 5 poziomów liderowania, która jest stricte związana z tym, w jakim ja jako lider jestem w stanie. I my często marzymy o tym, żeby być właśnie liderami i właścicielami firmy takimi, którzy są takimi magnetyzującymi, że po prostu przyciągamy najlepszych ludzi, że ludzie chcą za nami podążać, że nas słuchają, że wiesz, po prostu jesteśmy takimi, że jak wchodzę do pokoju, charyzmę, to... Nie? Tak jest, o właśnie, charyzma, nie? Wchodzę do pokoju, to od razu wszyscy zwracają uwagę na to, co ja powiem, nie? Tylko, że żeby być takim liderem, to ja jako człowiek muszę być w najwyższym stanie jakby takim emocjonalno, psychiczno, duchowo, fizycznym, jakim mogę być. I jeżeli teraz ja rano miałam kłótnię z mężem albo uczestniczyłam w jakiejś wielkiej awanturze dzieci, po prostu musiałam je rozdzielać i to bardzo mocno mnie zdenerwowało, to ja teraz to wszystko niosę i ja nie będę w takim najwyższym możliwym stanie, chyba że wykonam jakąś pracę, właśnie taką wewnętrzną, żeby poprawić swój stan, tak? Jeżeli to zrobię, to tak, ale jeżeli nie zrobię, a po prostu tylko sobie powiem, tam to było w domu, to jest w pracy, to i tak to zostaje i to wpływa na to, jakie każde zadanie wykonuje po prostu. Jasne, jasne. A rozumiem, że działa to również w drugą stronę, tak? Czyli siedzę sobie w firmie, mam kilka nieciekawych informacji, okazuje się, że kontrahent nie chce zapłacić, mam krnąbnych pracowników, coś tam się zawaliło w biurze, wiesz, no dużo różnych dziwnych i niedobrych rzeczy się przydarzyło. Ja wracam do domu i pierwsze co słyszę w progu, zapomniałem zrobić zakupów na przykład. Tak. Powiedz mi, jak sobie w ogóle z tym poradzić, bo właśnie wróćmy do tego, co ja mam czerwonymi literami wielkimi napisane, czyli życie przedsiębiorcy ma być fajne. No więc to nie jest sytuacja, którą sobie byśmy wymarzyli, prawda? Czyli jakby z deszczu pod rynnę. Co można zrobić, żeby mając świadomość tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli tego chęci za utrzymania tego momentum, tego, że jednak no, mamy trochę tych zmian społecznych, prawda? Tego, że dobre, ale też niedobre rzeczy dzieją się zarówno w domu, jak i w firmie. Jak nad tym wszystkim zapanować, żeby można było mieć to fajne życie przedsiębiorcy? Tak, wiesz co, to pytanie... Najlepiej jedno, tak? To, co powiedziałeś o tym właśnie, że wiesz, ciężkie rzeczy w pracy i później wracam do domu, a tu od progu coś się dzieje. Jakby dokładnie takie pytanie dostałam od jednej z osób, z którymi pracowałam i mówi właśnie tak, że kurczę, coś tam się dzieje, a ja wracam. Ja bym tylko chciał mieć chociaż przez chwilę święty spokój, żeby dzieci się nie rzucały od razu na mnie, żeby po prostu dali mi wszyscy święty spokój. I ja powiem trudną rzecz. Tego typu myślenie jest oznaką tego, że ja niejako przerzucam na innych odpowiedzialność za to, jak ja się czuję. Mhm. Czyli, że ja, o ile w pracy to jeszcze okej, ale jak już do domu wracam, to oczekuję, że moje dzieci, że żona czy mąż, oni się niejako powinni, bo przecież mnie kochają, dostosować się do mojego humoru. Że jeżeli ja mam zły humor, to oni teraz powinni, wiesz, najlepiej to na paluszkach chodzić, zamknąć się gdzieś w pokoju, ciszę, dzieci właśnie, wiesz, idealnie klocki układać w ciszy, żeby mi tam nie robić problemu. Ale najlepiej wersja, wiesz, kreator, żeby z nich wyrośli wielcy. Tak jest. Jeszcze dodatkowo właśnie, żeby się rozwijały, nie? Tak. Więc my często mamy taką wizję w głowie, nie? Że tak powinno być, tylko że często to jest właśnie oznaką tego, że ja przerzucam na kogoś, no, na członków mojej rodziny odpowiedzialność za mój stan, o którym już wspomniałam. I co z tym robić? Ja opracowałam taki 9. Nie wracasz do domu. Najlepiej. Najlepiej, pewnie. Taki 9-stopniowy proces właśnie takiego budowania relacji czy układania życia rodzinnego. I pierwszym krokiem w tych 9-stopniowym procesie jest branie odpowiedzialności. Większość z nas myśli, że przecież ja to umiem, nie? Jakby bez problemu. Ale jak się przyjrzeć codziennemu funkcjonowaniu, to nagle się okazuje, że my wcale nie bierzemy odpowiedzialności. Na przykład właśnie za swój stan. I ja nie mam prawa tak naprawdę wymagać od członków mojej rodziny, że oni powinni się dostosować, tak jak ja miałam gorszy czas pracy, to oni teraz powinni właśnie, wiesz, chodzić na paluszkach. Ja nie mam prawa. Ja mogę ich o to poprosić, oczywiście, ale żądać i się złościć, że tak nie jest, to tak naprawdę nie. Znaczy, prawo mam, w takim sensie, że mogę to robić, tylko że to nie wpłynie dobrze na naszą rodzinę. Czyli w pierwszej kolejności trzeba sobie uświadomić, że to ja odpowiadam za to, co ja wnoszę w moją rodzinę. I jeżeli ja miałam ciężki czas pracy, to na przykład zrobić sobie coś w stylu jakichś rytuałów, przejścia, czyli znaleźć sobie jakiś sposób na to, jak poradzić sobie z tymi emocjami, które poradziły się w pracy, że jak ja wchodzę do domu, to ja już jestem gotowa do funkcjonowania w domu po prostu. To ja już mam sobie zasoby do tego, żeby się spotkać z moimi dziećmi, bo przecież wiem, że jak mi nie było ileś godzin, to jest oczywiste, że one już od progu, wiesz, u mnie tak jest, że ja tylko otwieram drzwi, zamek, a one już ma. Jakby nie ma tam czasu na to, że ja się jeszcze mam, wiesz, mogę się położyć i zrelaksować, nie? No tak. Ja to muszę zrobić wcześniej, po prostu. Ja to muszę zrobić, zanim przekroczę próg domu, przynajmniej w tym wypadku. Tylko że ja też nie chcę mówić, że to oznacza, że to ja zawsze muszę być, wiesz, w najwyższym stanie, jak wchodzę do domu, bo to też nie o to chodzi. Docelowo dążymy do takiej sytuacji, kiedy dom staje się też miejscem naszego odpoczynku. Tylko że tego nie da się osiągnąć, tak jak nam się często wydaje, czyli tak jakby z góry zakładając, że tak powinno być. To trzeba stworzyć, to trzeba, wiesz, jakby wykreować, to trzeba nauczyć się, jak to robić. I pierwszym krokiem jest właśnie wzięcie odpowiedzialności i robienie czegoś, że jak ja wchodzę do domu, to ja jestem już w dobrym stanie. A drugi krok, tak jakby po tym, to jest to, że ja w dobrym stanie będąc zaczynam rozmawiać o tych tematach z moim mężem, czy z żoną, czy też z dziećmi, jeśli są już starsze i zaczynamy szukać, jak zorganizować na przykład te pierwsze momenty po moim powrocie do domu, żebyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni, tak? Żeby nie, że ja oczekuję, że wy macie coś tam, tylko mój mężu, czego ty na przykład najbardziej wtedy potrzebujesz, jak ja wracam? Albo moje dzieci, czego wy byście chciały? Czy jeżeli tak to zrobimy, to będzie okej. I szukamy nowych rozwiązań. Tylko że to się da zrobić tylko wtedy, kiedy my wyjdziemy, wiesz, z tego żądania i oczekiwania, że będzie w określony sposób, a uświadomimy sobie, że to trzeba zrobić, jakby to trzeba nauczyć się, jak to wygenerować. Niejako. Dialog i planowanie. Tak. Planowanie, wszystko zaczyna się od właśnie wzięcia odpowiedzialności. Czyli tutaj jest, widzisz, to samo masz w swoim pierwszym punkcie, o czym trąbi od lat niejaki Jocko Willink w swoim Extreme Ownership. I oczywiście to się tyczy zarówno pola walki, jak i pola bitwy firmowej, ale też tego pola walki domowej. Tutaj nieco prześmiewczo można nawiązać też do pewnych praktyk, które miały więcej miejsca w PRL-u, teraz może trochę mniej, czyli taki rytuał przejścia między pracą a domem. Trzeba było jeszcze zahaczyć do baru i parę szybkich strzelić, wtedy naprawdę człowiek rozluźniony wraca do domu. Wiesz. Akurat nie wiem, czy to jest najlepszy sposób tego typu. Ale tylko w trudnych sytuacjach. To jest krótkofalowe rozwiązanie, a na dłuższą metę to już może się źle skończyć. Oczywiście nie rekomenduję tego typu podejścia, żeby była jasność. Wiesz co, Agnieszko, ja myślę, że musimy zawijać trochę do końca mamy pewnego rodzaju jakąś koncepcję, tak? Przede wszystkim wzięcia odpowiedzialności i rzeczywiście no rozmowy z tymi domownikami, żeby nikt nie musiał się domyślać, tylko faktycznie wypracować sobie jakieś rytuały, metody działania powtarzalne, tak żeby każdy wiedział, rozumiem, w co gramy, prawda? I żebyśmy najlepiej grali w tę samą grę. Tak, tylko ja tutaj tylko szybko dodam, że tak jak mówię, jest ten 9-stopniowy proces i rozmawianie jest dopiero 5, a w zasadzie 6 krokiem, a 7 jest współpraca. Czyli większość z nas myśli, że to współpraca jest jakby tym, co ja teraz już natychmiast muszę zrobić, tylko że my w większości przypadków nie jesteśmy do niej gotowi i dlatego nam to nie wychodzi. Ja nie wiem, czy ty masz takie doświadczenia, ale ja sama przez długi czas miałam, zanim tych wszystkich rzeczy się nie nauczyłam, że mi się wydawało, że ja naprawdę próbuję współpracować, ja naprawdę próbuję rozmawiać, tylko to z tym moim mężem jest coś nie tak, że z nim po prostu ciągle już niby coś ustaliliśmy, a później to i tak się nie dzieje, nie? Albo już niby było okej, albo na przykład zaczynam temat, a on nie chce o tym rozmawiać w danej chwili, nie? No i co ja mam zrobić? Więc to jest kwestia tego, że to trzeba wszystkiego się nauczyć. Ja domyślam się, że gdzieś te 9 kroków masz spisane w ramach jakiegoś kursu pewnie, o którego mogłabyś teraz zaprosić. Tak. No popatrz, jak ja się domyślam różnych rzeczy. No to zapraszam. Tak, wiesz co, takim pierwszym podstawowym jakby kursem, do którego zapraszam, to jest właśnie Małżeński Starter, dlatego się tak nazywa, bo on dotyczy po prostu fundamentów. Natomiast drugim, który niedługo będzie wychodził, to jest Family That Works i to jest już taki duży 9-tygodniowy program, gdzie jakby po kolei właśnie przechodzimy przez te kroki, robiąc dużo zmian, ucząc się tego wszystkiego. Ale najlepiej zacząć od czegoś małego, żeby... No. Po maluchu, wiesz, to się ciągle kojarzy cały czas z tym barem, więc ja nie wiem, Agnieszka, czy to jest dobre rozwiązanie. Może dlatego, że nagrywamy to w piątek, to jednak wszystko kojarzy się z nadchodzącym weekendem. Nie, no słuchajcie, życie przedsiębiorcy ma być fajne, nie należy ciągle się smucić i być jakoś nadmiarowo poważnym i przewrażliwionym na swoim punkcie. Mam nadzieję, że dzisiaj z Agnieszką zdecydowanie nie jesteśmy przewrażliwieni na swoim punkcie i ta nasza rozmowa była w miarę interesująca i ciekawa i tym samym pomału ją zamykamy. Agnieszko, jeśli masz jeszcze jakieś słowo końcowe, no to teraz. To ja zakończę tym, co w sumie pod koniec nam wypłynęło. We wszystkich tych sprawach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, pierwszym krokiem jest zawsze wzięcie odpowiedzialności. Bez tego nic się nie da zrobić ani w firmie, ani w życiu rodzinnym i warto jest naprawdę włożyć wysiłek w to, żeby się w ogóle dowiedzieć i nauczyć, co to znaczy. Że jakby wyjść z takiego założenia, przecież ja wiem, co to znaczy, ja to robię. Jeżeli w domu rodzinnym czy w firmie nie masz takich rezultatów, jakie chcesz, to w dużej mierze dlatego, że jeszcze nie wiesz, jak brać odpowiedzialność. Po prostu. Niech to będzie takim wskaźnikiem. Więc od tego zacznijmy, a rozwiązania stopniowo będą przychodzić. Fantastycznie. Fundament jest kluczowy, zresztą jak wszędzie. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się dzisiaj z Wami. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję Ci, Agnieszko, i dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Tak jest. Dziękujemy za rozmowę. Do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia. Jeśli podobała Ci się nasza dzisiejsza rozmowa, zasubskrybuj ten kanał, wciśnij kciuka w górę. Będę wiedział, że to, co robię, ma sens i że ludzie, których zapraszam, są faktycznie wartościowi i warto z nimi rozmawiać. Do zobaczenia przy kolejnej relacji.